Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. I dołączyłem do publicznej sesji. Wiecie co, od razu jak myślę o tej grze i mówię sobie, w mojej głowie gdzieś się przytacza myśl o publicznej sesji, to chce mi się śmiać. Z tego powodu, że za każdym razem, gdy tutaj grałem, to gdy wbiłem sobie na mapę i chciałem z kimś przejechać wyścig, to trudno było kogokolwiek złapać i namówić na ten wyścig. A jeśli dochodziło do jakiejś konfrontacji, w sensie do zbliżenia gracza do gracza, to ktoś przyjeżdżał do mnie, podjeżdżał i mnie trollował jakimiś tymi mocami, tymi tamkimi, tak? W każdym razie, ja jestem teraz na rajdowcy. God damn it. I kupiłem sobie Lamborghini. Nazwa tego samochodu jest ciekawa, bo brzmi Lamborghini Gallardo Superlagera LP 570 Edizione Technica, coś takiego. Także te włoskie nazwy, a propos, nie? I nie jestem pewny, czy ci gracze, którzy są teraz w sesji, czy będą w ogóle chcieli się ze mną gdziekolwiek spotkać, tak? Oni gdzieś tam widziałem, że są sobie teraz w garażu. Ja mogę ich... Ej, słuchajcie, ja się odbijam od krawężników w tym Gallardo. No jest tak nisko zawieszony? Nie wiem, ale strasznie mi się podoba ten samochód. W każdym razie oni sobie gdzieś tam siedzą w tych swoich garażach. Ja właściwie mogę ich skusić do wspólnej rozgrywki, tylko jeżdżąc sobie gdzieś tutaj dookoła i może ktoś tam będzie chciał mnie chociażby zaatakować, tak? Ja w tym moim Gallardo nie mam żadnych części. Przepraszam, nie części, tylko technologii pościgowych i w sumie części też, bo tutaj można tunigować samochody, jeśli chodzi o osiągi. Więc prawdopodobnie będzie mi ciężko grać, ale ja jestem Lucek i lubię wyzwania, więc... Więc to był fart. To już nie. Więc może być ciekawie. Mam nadzieję, że zresztą taką, że będzie ciekawie i aktywnie. Trzeba zdobyć kilka punktów. Kilkaset tysięcy punktów, dokładniej mówiąc. Aby coś tutaj ciekawego włożyć do tego Gallardo. Przede wszystkim, żeby polepszyć jego osiągi. Chociaż w sumie i tak śmiga już całkiem nieźle. To nie jest samochód nawet z... Myślę, że... Nie no, zahacza spokojnie o średnią półkę. Ciekawe, jak będzie śmigać, jak się... Okej, okay. Tyle a propos rozgrywki. Rozgrywki publicznej. Migracja hostów. No i właśnie, zobaczymy, jak to teraz działa, bo wcześniej rozłączało trochę. Teraz miałem wyścig z graczem komputerowym. Ktoś wyszedł z gry, więc... I pewnie był hostem, więc ktoś inny teraz będzie hostem. Powinno kontynuować ten mój cały wyścig. Jak będzie, to zaraz się okaże. Pewnie będę sobie stał w miejscu. O, właśnie, a ten gracz... Znaczy, ten pojazd mnie stuknął, wyprzedzając jednocześnie. I tak się składa, że zostały 2 km do mety, więc... O, nastąpiło rozłączenie z grą. To a propos... Także jeśli panowie z EA Games będą robić następną grę, to proszę, aby w niej były dedykowane serwery, a nie żeby grać na czyimś komputerze innego gracza. Bo to jest niedopuszczalne. A co jeśli ktoś ma internet mobilny? Albo radiowy, gdzie praktycznie cały czas kogoś rozłącza. No i gdyby nie było tych głupich rozłączeń teraz, ja bym sobie ukończył wyścig spokojnie na pierwszej pozycji, chociaż było mi trochę ciężko, bo jednak te Gallardo jest jeszcze słabe. I bym zdobył więcej punktów. I powiedzcie, jak tu się nie wkorzeć? No jak się tu nie wkorzeć? Dramat. Dobrze. Jeszcze są inne wałki odnośnie tego trybu multiplayer, ale... No nie chcę was zniechęcać ogólnie do marki NFS, więc... Nie będę się tutaj wypowiadał jakby. Wow, Audi R8. Fajnie te Audice wyglądają w tej grze. W ogóle graficznie Rivals miażdży, nie? Moim zdaniem jest to... Jedna z lepiej wyglądających gier, w jakiekolwiek grałem, tak? Crysis 3, w jakiego grałem, też robi niesamowite wrażenie. Ale w Crysisie 3 przede wszystkim miażdży też gameplay, jaki prowadzimy. Jest zdecydowanie lepszy niż
Crysis 2. I fabuła, wątek fabularny, czyli tryb single player, jest na tyle długi, że ja po skończeniu tej gry naprawdę byłem zadowolony z zakupu jej właściwie. Chociaż kupiłem ją długo po premierze, z tego względu, że dwójka mi się nie podobała. I bałem się po prostu zainwestować zaraz po premierze w grę, która raczej nie rokowała na dobro. A mimo to okazała się świetna. Z Rivalsem było trochę odwrotnie. Z Rivals to myślałem, o to musi być zajebiste, ten nowy tryb multiplayer, tak? To musi być coś fajnego. Poza tym to jest NFS, to jest must have dla mnie. Zresztą jaki by NFS nie był, kiedykolwiek, i tak zawsze NFS-a kupię i tak zawsze będę w niego grał, bo to jest po prostu gra wyścigowa, a ja wyścigi uwielbiam, a szczególnie arcade'owe. I sam gameplay tutaj jest spoko, tak? Ale tryb multiplayer, porażka. Gdzie ja pojechałem do cholery? Źle pojechałem. A nie, zmieniła mi się już trasa, fajnie. Można sobie tu pojechać, czy zaliczy mi ten punkt? Dobra, zaliczyło. Który jestem? Jestem pierwszy. Pojechałem jakąś wymyśloną trasą przeze mnie. I jestem pierwszy. Dobra, pojedziemy sobie tym skrótem, skoro już tak sobie zmieniam. Może tu będzie ciekawiej. Tutaj rzadko kiedy jeżdżę. Okej, zaliczy punkt? Zaliczyło, no to fajnie. Pojadę sobie jeszcze tutaj. Mogłem jechać asfaltem, ale to jest nudne. Moje galardo trochę się zabrudziło. Super. W ogóle jak się powinno czytać super lagera? Super... Gdzieś tam słyszałem, że super lagera jakoś tak. A wy wiecie? Idź mi stąd, namierzaczu. Nie wiesz, że ja nie mam tu żadnych macy. No teraz to nie powinien mnie strzelić. O właśnie, dobra. Jedziemy na górę. Nie mam nitra. Cholera, jak się maska pogięła tragicznie. Za mną drugi policjant. Dwóch policjantów znaczy się. Super. Ale coś jest nie tak z tym galardo. W sensie, widzieliście to na początku, że lekko ocierałem o krawężniki przy wjeżdżaniu na nie. To ja rozumiem, że w rzeczywistości powinno tak być, ale to jest gra arcade'owa, tak? Gdzie tu się zderzamy z innymi samochodami. Tu mało co nie brakuje, brakuje po prostu tych jakichś karabinów maszynowych podoczepianych gdzieś do niektórych samochodów. No przecież strzelamy z jakichś impulsów, jakichś tam pól elektrostatycznych czy innych rzeczy dziwnych, śmiesznych. Więc tutaj był skrót jakiś fajny, ale nie skorzystałem, nie wiem czemu. Aha, bo bym się wpieprzył w blokadę. What the hell? Kto mnie tak tutaj załatwił? Cholera, co to było? Nie mam lusterków! O nie! Jak ja będę widział teraz moich rivalsów? Dobrze, wiecie co? Skończymy sobie ten wyścig i spróbuję znaleźć inną grę online. Może się uda. Myk. Dołączyłem sobie do nowej sesji i widzę tutaj kilka polskich ników. I między innymi ktoś teraz sobie do mnie dojeżdża. Zbliża się i to jest właśnie jakiś Bartek. Spróbuję z nim się pościgać chociażby na konfrontacji. Myślicie, że się uda? No nie wiem. Mam nieulepszone galardo. I myślę, że w ogóle ciężko będzie go doścignąć. Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Kwestia tylko tego, gdzie on skręci. Chyba pojechał pod prąd. Oh, man. Zobaczmy, to chyba tu pojechał. Cholera wie, gdzie on pojechał. Mogłem sobie do niego GPS-a wyznaczyć. Ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Dobra, lepiej sprawdzić. Jest tutaj. Wyznacz trasę, dobra. Zobaczmy, może chce się pościgać, będzie chciał. Można tutaj wyzwać graczy na konfrontację. Z wyścigiem wspólnym będzie ciężej raczej. Ciężko... W ogóle tu nie ma żadnego czatu, tak? Nie ma tutaj możliwości napisania, że ej, słuchajcie, spotkajmy się może przy Kingfisher Road, co? No dobra, ale zobaczmy, może uda się tutaj coś rozegrać. O kurde, on ma...
Kenizega One. Zajebiaszczo. Konfrontacja rozpoczęta. Nie w tą stronę. Stuknie mnie. Nie, ominął. Wow! Nie zabił mnie od razu! Czekajcie, to może uda mi się pojechać z nim jakiś wyścig. Haha! To by było ciekawe. No dobra, zgubił mnie. Już ma Kenizega, który jedzie 1 000 000 km/h i rozpędza się do tej prędkości w pół sekundy. Ale dobra, jedziemy. Jedziemy wyścig, jadę wyścig. W ogóle zlamiłem na samym początku. Ten GPS jest popieprzony tutaj. Właśnie, on jest tak popieprzony, ten GPS. Nie wiadomo, w którym momencie i gdzie skręcić, nie? Może się o... No i pograłem. Dziękuję. Migracja hostów. Zobaczymy, może jeszcze coś się pogra. I teraz tak, GPS zawsze prowadzi nas w ten sposób, żebyśmy... że skręcamy, powiedzmy, gdzieś tam w lewo. Jedziemy pod wiadukt i pod wiaduktem trzeba w prawo skręcić. Zobaczymy, jak jest teraz. No i... Teraz zobaczymy, czy będę się śmiał, czy będę płakał. Nie, dobra. Tym razem poprowadził mnie dobrze. Zwracam honor. Gdzie jest ten cały Bartek? On pojechał gdzieś w ogóle do przodu całkiem... Mam nadzieję, że się będzie chciał pościgać jakoś tak na jakichś zawodach. Policjaj! Policjaj! What? Policjaj. Bez jaj! Znowu policja. Cholera, on jest za szybki dla mnie. Jego Kenizek jest za szybki. No pewnie on też. 280. Wow, zawrotna prędkość. 280. 291 km/h. To jest tak masakryczna prędkość. Kenizek jedzie no prawie dwa razy tyle co ja w tym miejscu. Ale ja jadę bezpieczniej, mniej paliwa palę i ogólnie jest miło. I nie mam nic. O, już mam. Ojej, to było coś. 2 km do mety. Pewnie on już tam czeka. Zatankował sobie swojego Kenizega. O, dobra. Tutaj będzie skręt. Fantastycznie. Zatankował swojego Kenizega, zjadł już 2 hot dogi, czy nie wiem, co tam lubi sobie jeść. I czeka na biednego ludzka, który gdzieś się tutaj męczy. Dobra, widziałem jego nick przez sekundę i tu trzeba było skręcić. Bo oczywiście na minimapce mamy pokazane 200 metrów przed skrętem, gdzie mamy skręcić, dlatego jest miło. Ona powinna być taka trójwymiarowa jak w GTA 5. Wtedy byśmy widzieli dalej, co jest. Byłoby znacznie łatwiej. Szczególnie jeśli tu się jedzie cholernie szybko, tak? Aj. Trochę niedopracowana ta gra jest. Na pewno nieprzemyślana. Dobra, wygrał ze mną wyścig. Ile ja mam tych punktów? No 7000, co to jest? Za to ja nawet sobie nie kupię parówki. A co dopiero... Nie wiem. Tu jest jakiś typek. Auć, auć. Zobaczmy, tego może wyzwę na pojedynek. Auć! God damn it! Wow, tu jest więcej niż jeden. God, co tu się dzieje? Au, au. Dobra, wyzywam go na konfrontację. On chciał ze mną jeździć, to jedziemy. Czekam na akceptację teraz. Policji w ogóle w 3 dupy. Czemu nie chce ze mną jechać? Jakie lagi. Chodź, man, pościgamy się. Ja trochę tutaj... Stunigowałem swoje Gallardo. Czy się będzie ścigał, czy nie? Dawaj, man! Nie bój się! Jedzie chyba do kryjówki. Goni go... Dużo policji, chyba, no. Ja też cię skitram. Zobaczmy, no 7000, co tu odkładać, do cholery. Aj, ja musiałbym z wami grać w Rivalsa, żeby było fajnie, bo tak to nie wiadomo gdzie, co i jak. O, jeszcze raz włączył. Dlaczego ja? Kurde, jakie to jest powalone. No, a wy się pytacie, dlaczego mało grywam z Rivalsa? Jeszcze gra mi się zawiesiła, do cholery.
Get device, remove it, reason. Coś tam, sratatata, GTX, zajebiście. No nic, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Szok normalnie w trampkach. Trzymajcie się, na razie, pa pa.